Witajcie, szybki wypad na Feder 12 czerwca 2024 roku. Szef na szczęście puścił mnie wcześniej z pracy. Dochodzi godzina 15. Tak na szybko będę próbował jakieś krąpie leższe. Zobaczymy, co tam weźmie. Jestem na Odrze w miejscowości Radnica. W internetach ponoć huczy, że ryby zdychają. Tutaj nic złego na razie nie widzę. Pierwsza wędka w gotowości. Zanęta zrobiona, dużo robaków, może coś przypłynie. Powoli słońce zachodzi, jeszcze z godzinkę i będę zwijał zestawy. No i tradycyjnie nagram, co tam w siatce dzisiaj się uzbierało. Parę rybek tam pływa. Dobra, pora kończyć dzisiejsze łowienie. Wyjmuję siatkę. Kilka godzin nad wodą. Tak jak mówiłem, całe szczęście, że szef mnie dzisiaj wypuścił na ryby w trakcie pracy. Patrzcie, co nadziubałem. Tylko tu się pod kurką powalczę trochę, wykręcę. Tak mówiłem, kilka godzin. Trochę tych ryb jest na Radnicy. Będę zapraszał sobie. Się trochę tego nazbierało, a na feder nie łowię. Myślę, że tak, no kurde, ze ponad 4 kilo na pewno. Dobra, wypuszczam ryby i no i pora poskładać sprzęt. Mam trochę tego majdanu, jednak feder to nie spinning, że jedna wędka, dwa pudełka i jazda. Dobra, wypuszczam. Jak widzicie, ryb w Odrze sporo, skoro taki amator jak ja zazwyczaj coś złowi na federa. Co ciekawe, dzisiaj bardzo fajnie bolenie ganiały. Żałowałem trochę, że nie wziąłem spinningu. Dobra, wypuszczam. Płyńcie, płyńcie, żeby was tam złote algi nie zjadły. Dobra, siatka pusta. Niech trochę jeszcze wyschnie. I do zobaczenia nad wodą albo w sklepie.